Ale na pewno nie przeszkodzi. Na pewno pomoże. Pytanie ile? Przyłączyła się do naszej akcji. Teraz przed nami bardzo ważny moment, to znaczy moment, który... takie akcenty, takie chusty pirackie na sobie. Oni mówią, że jak nie będziemy płacić abonamentu, to niestety Radio PIK będzie musiało być radiem pirackim. Zastanawiam go, to ma powodę. Nie. Bo to też trzeba wykalkulować, że można 6, ale to jest trzeba cięższe. No mamy inną składkę. Bo 6. Już można, tak? Już za chwilę pojawi się specjalna nagroda, a my Państwu pokażemy, czym oni będą wiosłować, bo wiosła są też nietypowe. Kupić to są nietypowe wiosła. A fantazji. Już teraz Sławek Piotrowski. No to dalej, na morze. Za mnie popracuje, jak nie będę. Znaczy, moja propozycja jest taka. Najmniej. Jesteśmy zebrani. Trzymajcie się, chłopaki. Dziękujemy. I nie dajcie się. Pokazuje, że pięknie wypoczywa się nad Bedomą, na miejscu drugim. Chorus! Chorus na miejscu drugim. Fabryka Unilever jest zwana z Gostrzyn. W Fabryce produkuje się kostce czwarte. Ale w tym przypadku się nie idzie nie? A z napędem. Czwartym. I teraz czekamy. Zobaczcie Państwo, jaka długa przerwa między pierwszym, drugim, trzecim, czwartym zespołem, a później już jest naprawdę olbrzymia walka z przeciwnością. Chcą się dać zwyciężyć tak łatwo. Mniej więcej na poziomie statku MS-Jantar, ta drużyna już właściwie troszkę opada sił. Zobaczcie, łódka MBiku jakby troszeczkę się rozpadała, jakby gdzieś gubiła burtę pomiędzy, ale chyba już się nie uda. Czekamy na... Oni już marzą o tej ostatecznej syrenie, która... ale tam... No, będą potrzebowali chyba jakiejś asystej pomocy. Już jest pomoc wodnego chronienia ochotniczego podotowanego. Z numerem 12 jest na miejscu 8. A tuż za nimi Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców. Ale to co najważniejsze, mamy zwycięstwo. Radio PIK z czwórką Remondis, z piątką Unilever Polska, z szóstką Chorus, innowacyjne materiały przemysłowe, z siódemką Erasmus Team, z ósemką Sławek i Przyjaciele, dziewiątka Urząd Miasta Bydgoszczy, dziesiątka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, jedenastka TVP Bydgoszcz, 12 Kabaret Oko. Trzy jednostki nie dopłynęły do mety, to byli pracodawcy, to była Gazeta Wyborcza i to był Erasmus Team, a na miejscu trzecim po
naszych wyścigach mamy następujące wyniki. Na miejscu trzecim ze świetnym wynikiem, z cudownym pojedynkiem Unilever Polska. Na miejscu drugim Horus, innowacyjne materiały przemysłowe. I na miejscu pierwszym Remondis Bydgoszcz. To zwycięzcy, zapraszamy ich powoli na scenę. Za chwileczkę wręczenie nagród, to jeszcze chwileczkę. Za momencik będziemy... Każda o pojemności 2 litrów, każda drużyna samemu budowała swoje łodzie. No i dzisiaj się dowiemy, dowiedzieliśmy, kto wygrał. Remondis, panie prezydencie, jak się płynęło? Przepraszam, ale jestem strasznie zasapany. Także to jest mój sukces. Podziwiałem wszystkich z przodu, ale gościnność sprawiała, że to tak powinno być. Gratuluję tym wszystkim, którzy wzięli udział. Gratuluję tym wszystkim, jeżeli mieliście państwo wspaniałą zabawę. Bo tak naprawdę o tą zabawę chodzi. Wyniki sportowe to, że drugorzędne, ale wierzcie, że każdy z nas chciał zwyciężyć. W tych, które tutaj stoją. Dziękuję bardzo. Decydowało o zwycięstwie. Kształt łodzi, siła mięśni. Równe tempo. Myślę, że kształt łodzi też miał znaczenie i rozłożenie masy, bo trenowaliśmy wcześniej na brydzie i rozkładaliśmy tak masę, żeby były równe szanse z każdej strony, żeby były odpowiednio silne ręce i odpowiednia masa. Od kiedy, w którym momencie się zorientowaliście, że już chyba nikt wam nie odbierze zwycięstwa? Kiedy wykonali je uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych imienia Leona Wyczółkowskiego, puchary wręczy prezydent Bydgoszczy, pan Rafał Bruski. W całym świecie, Unilever Bydgoszcz! Medal naszego wyścigu. Produkują i dystrybuują innowacyjne materiały przemysłowe. Są platynowym dystrybutorem produktów amerykańskiego koncernu 3M. Horus! Niewiarygodni siłacze, tytani pracy wioseł. Na miejscu pierwszym Remondis! Ale hotel! Czwarta plaza się robi. Miejsce drugie. Gotuje. Wystąpili studenci, którzy przyjechali do nas z Turcji. U nich taka temperatura jak u nas teraz jest w listopadzie.